Panie prezesie, tak jak kilka tygodni temu mówione było, że Stomil chce budować przyjaźń, chce budować sojusze z klubami różnymi, również naszymi w regionie z niższych lig. Również podejmujemy współpracę z tymi, nie powiem krezusami, ale tymi drużynami, które walczą w Ekstraklasie o, o najwyższe laury. Dzisiaj umowa z Wisłą Płock. No Tak jak wspomniałeś, no, chcemy, chcemy wejść z pomysłem budowania relacji z tymi klubami, które są gdzieś niżej od nas, jeśli chodzi o nasz region, ale też nie zapominamy, na którym, w którym miejscu układanki na dzień dzisiejszy jesteśmy i tutaj współpraca z Wisłą Płock może przynieść nam wiele korzyści, zarówno i, i, jak i dla nas, jak i dla, dla drużyny z Płocka. Co chcemy czerpać drużyny z Ekstraklasy? Jakie wzorce? Na pewno tutaj, jeśli chodzi o szczegóły, to będą dopracowywane jeszcze konkretnie na początku stycznia. Spotkamy się w troszkę szerszym gronie, żeby wszystko dograć, dograć w 100% i ustalić takie jasne i klarowne zasady, na, na których chcemy współpracować. E, także czekamy, czekamy na styczeń i, i działamy dalej. To był e, nasz pomysł, czyli 100 żeby, żeby odezwać się do Wisły, czy raczej obopólnie te kluby chciały współpracować już wcześniej? Myślę, że obopólne to jest, to jest działanie, tym bardziej, że z Wisłą pod, zawsze nam po drodze też jest kibicowsko i tutaj dla nas to było i dla, zarówno dla, dla Wisły, jak i dla Stomilu e, słuszna, słuszna, słuszna decyzja o tym, żeby podjąć współpracę i budować e, swoją, w przyszłość, swoją przyszłość poszczególnych klubów w oparciu o, o wzajemne relacje, bo no, zdajemy sobie sprawę też, że trzeba mieć kogoś z boku, który jest e, wsparciem, a nie tylko gdzieś tam cały czas rywalizować rozważać między między klubami